pewno chcieliśmy tam powalczyć z Ostrowem, tym bardziej, że był to zespół w naszym zasięgu, ale gdzieś czegoś tam zabrakło. Może trochę za bardzo jeden na jeden przegrywaliśmy, może trochę zbiórki w ataku. I nie da się ukryć, że mieliśmy jakiś kryzys, było to szczególnie widać nawet w meczu w derbowym, w meczu z Lublinem czy w meczu z Legią, że gdzieś tam nie mamy tego rytmu, nie mamy tego tak zwanego flowu, ale widać już po meczu z Ostrowem, że to wraca i wierzę, że przed świętami wybuchnie i będziemy mieli fajny prezent świąteczny. Mam bardzo miłe wspomnienia z Gliwicami. Kiedyś to był Górniczy Klub Karbo Gliwice, teraz nazywa się inaczej GTK. Ale pamiętam tych ludzi, którzy tam pracowali, nawet teraz ci gracze, z którymi zdobywałem Mistrzostwo Polski, to pracują w tym klubie, co mnie niezmiernie cieszy i bardzo fajnie, że Gliwice po tylu latach są w Ekstraklasie.